to moi kochani, znajdujemy się na ten moment w Gdyni. Także wycieczki dzień kolejny, już nie wiem który, bo mi się to strasznie myli. Dużo hałasu, pewnie nie będzie mnie słychać, będę podkładać tego mima. A na razie podobno zbliżamy się do punktu pierwszego, ja się tam nie znam, ale Dorota mówi, że się zbliżamy, to wam pokażę. Ej, zabrało nam gdzieś, mnie gdzieś zabrała do windy, ja się boję. Ale... O, ta-da-da. Już, jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik. Słuchajcie, jesteśmy w Winda, piętro trzecie raptem, ale podobno zaraz wyjedziemy z Betonów. Na światło! Juhu! Nikogo nie ma w ogóle. Juhu! Nie ma lęku wysokości na szczęście. Juhu! Mam lęk drabin. Jakbym miała zejść po drabinie, to ale by było... Ale patrz, tam będzie zaraz. Tam zaraz będziemy wyciągać. Właśnie na ten widok. To dobrze. Trzymam. O, proszę Państwa. Czy, o Jezu! Czy Wy widzieliście kiedyś, co by tak ślicznie było? Można robić sesję, zdjęcie i morze widać, i cały deptak widać. I nikogo nie ma, ludzie o tym nie wiedzą? Wiedzą. Tak, turystów tu nie puszczają. Aha, no to tam sobie będziemy wjeżdżać też, fajnie. Ale najpierw sobie deptaka zrobimy. Teraz będę ja na tle. Uwaga. It's me! Zdjęcia robić też. Ale super, nie? Słuchajcie. Tutaj to jak tutaj, nie? Juhu! Wysoko? Nie, no bez przesady nie jest wysoko, ale... Nie, ale tak wiesz, jak stoisz... Ale widać wszystko i to jest fajne. To jest przepiękne. No. Proszę bardzo. Punkt pierwszy zaliczony. Z zewnątrz. O, tam byłyśmy. Żeby nie było, że z wami nie rozmawiam, czasami się włączam, ale wiadomo, że bardziej jest pokazywanie z tamtej strony niż z tej, ponieważ są po prostu ładne widoki. I tak w zasadzie nie mam nic do powiedzenia, oprócz tego, że jestem wypoczęta, zrelaksowana, wykąpana, najedzona, przewinięta. Jest naprawdę spoko. No i jedziemy do centrum. Ale powiem wam jeszcze tak, że dopiero teraz, czyli to jest środa, czyli piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek. Na szósty dzień przestały mnie boleć nogi. Progres. Po drodze mamy wesołe miasteczko, ale zobaczcie, poczekajcie, stanę w cieniu. Będzie zacniej. Jak fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o leżaczki. Dwa murowane słupki i dużo siatki. I bardzo wielki zamek dmuchany. No, no, wiadomo, teraz to szału nie ma, kiedyś to by było wow. Ale zielona trawka i ładnie jest. Dobra, teraz tak z takich rzeczy regionalnych. Zawsze można zakupić torby, zawsze tego mnóstwo, czapeczki, długopisy, portfeliki, wszędzie tego pełno, od Paryża po Notre Dame. Tak to wygląda. O, i herba mamy. Dwie ryby. Pozdrawiamy Bogusia. Pozdrawiamy Bogusia. I mamy knajpeczki, słuchajcie. Bardzo fajne tawerny. Oczywiście nigdy nie wiadomo, gdzie jest dobre jedzonko, ale ładnie to wygląda. Każda jedna. I gofry. Gofra nie jadłam. A tam mamy błyskawice. Proszę bardzo.
pudar czegoś, bo to żaglowiec. Idziemy do fontanny zrobić selfiako. Tylko coś jedzie z dwóch stron. Tu nie ma pasów, nie? Ale tu są takie, wiesz. Dobra, come on. Pasy pod tytułem tak każdy przejdzie, rozumiem. Ale zacnie to będzie wyglądało. Także selfiak, tarot przy fontannie zaraz będzie. Zawsze jak jest woda, to jest fajnie. Co my? Co my? A, inną drogą. No właśnie, to trzeba vlogować, vlogować. Vlogać koło jest. Koło musi być. Deptaczek Wajowski. I co? Zbliżamy się do okrętów. Idziemy. A tam są normalnie jakieś stragleniki, stragleniarki, bary, bareczki. Tak, ja chcę. Dobra. No ale najpierw statki, tak? Tak. No i co? I mamy stateczki. Ale idziemy gdzieś, gdzie Buławat prowadzi, nie wiadomo czemu, jakieś ciemne zaułki. Gdyby nie wróciła, wiecie, gdzie mnie szukać. Pod błyskawicą. ORP błyskawica. Trzeba sobie selfiaka zrobić. No i tu masz na tarota. O, tarot przy błyskawicy. Wow, dobra. To na razie. To jest jeden z fajniejszych widoków. Jeżeli mnie będzie słychać przez ten wiatr. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Wiedzieliście o takim miejscu? Wszyscy tam, a my tu? Aha. Błyskawica, słychać zmywanko w kuchni. Mnie pewnie nie słychać, ale staram się jak mogę. Oj, bardzo może sobie obmacać, wymacać wszelkie możliwe starojenne. Ładnie to wygląda. Żagielki. A tam mamy darb morza. Proszę bardzo. A tu mamy Braille'a. A propos Braille'a, tak. Piękno. Można sobie wymacać, jak wygląda dar pomorza. I właśnie to jest fajne teraz dla osób niewidomych, że mogą sobie wymacać i mieć wrażenie. W takich miejscowościach wszystkiego bez liku, nie wiadomo czemu tak rzeczy udające bursztyny. Nasi tu byli. Doroty to nie interesuje, zostawiła mnie. Zobacz.
Patrzcie, nasi tu byli. Dwa jednorożce. No i co? Króciutki wypoczynek i będziemy lecieć dalej. Parking jest, jakby ktoś chciał. Za mną nawet, także spokojnie można. Światło, ale coś tam widać. Kółko musi być w poważnym mieście. I cała reszta. Zostałam wyciągnięta na marinę. Kochani, mamy teraz teatr muzyczny w Gdyni. Także gdybyście chcieli wiedzieć, to jest z jednej strony wesołe miasteczko, przechodzicie przez parczek i proszę, wyłania się budowla falista. To jest tu. Jesteśmy już na górce widokowej, tarasie widokowym. Pięknie widać morze, Gdynię, marinę. Jest cudowny widok. Dzieciaki sobie tak siedzą. Piękny widok i wielki statek. O, jaki duży statek. Oh my god. Jaki ogromny, słuchajcie. Już wam przybliżam. Schody mamy tajne przez poufne. Takie przejście pomiędzy. I jeszcze fajniejsze widoki. I bardzo życzliwi ludzie chcą robić zdjęcia w ogóle. Wywiady, autografy, wizyty w zakładach pracy. Proszę bardzo, jak ładnie. I obtarłam sobie piętę.
Nie dość, że peeling piaskiem, to jeszcze pięty na schodach się obciera. Polecam. Gdyńskie spa. Ja się śpieszę na spotkanie, ale i tak nie zdążę. Mam pół godziny. Nie ma lekko. Boże, ile tu tych schodków? Ludzie mieszkają i żyją. Schodzimy. Auć. Jeszcze dalej. Jeszcze niżej. Nie ma, że boli. Słońce praży. Idziemy gdzieś. Znaczy na kolejkę idziemy. Ale nie wiem, gdzie jesteśmy. Zobaczcie, to jest willa Zosieńka. Tutaj sprzedam domek na Hogwart. Trochę do wykończenia z tego, co widzę. No ale... No i zlazłyśmy w ogóle z jakichś gór okrutnych. No 1/10 tych schodów. Prosto na bulwar i na plażę. I super. Wieje od morza. Jest zacnie. Dobra, to ja sobie poczekam. Drzewo jakie. Wow. Patrzcie.